Witam 17 kwietnia. Witam słowami, które przewodnik biblijny z Biblią na co dzień wyznacza na dzisiejszy dzień, a są to słowa z psalmu 71, z wersetu 3 i z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z rozdziału 4. Psalmista w 71 psalmie woła tak: bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś ty opoką moją i twierdzą moją. Apostoł Paweł pisze: wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. A Ciebie, Wszechmogący Panie i Boże, prosimy, abyś był naszą skałą, abyś był naszą opoką, abyśmy mogli w cieniu Twoich skrzydeł znaleźć schronienie. Amen. Bezpieczeństwo to pojęcie, to termin, to uczucie, które jest nam wszystkim bardzo bliskie. Rodzice od najmłodszych lat troszczą się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Zapewniają im to bezpieczeństwo, aby nic im się złego nie stało. Z czasem, kiedy dzieci dorastają, kiedy stają się samodzielne, rodzice już nie muszą aż tak wiele troski i uwagi poświęcać bezpieczeństwu swoich pociech. Ale z czasem te relacje powinny się zmienić, bo niejednokrotnie to rodzice zaczynają potrzebować opieki i poczucia bezpieczeństwa, jakie mogą im dać ci, którym kiedyś oni sami to bezpieczeństwo zapewniali. Kiedyś istniało coś takiego jak model wielopokoleniowej rodziny, w której każdy mógł się czuć bezpiecznie, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia był. O bezpieczeństwie mówimy w różnych kontekstach. W kontekście domu, w kontekście szkoły, w kontekście ulicy, w kontekście cyberprzestrzeni czy sieci, w której coraz więcej i coraz częściej przebywamy. Pisane są różnego rodzaju kodeksy, przestrogi. Nagrywane są różnego rodzaju spoty reklam społecznych, które przestrzegają przed różnymi niebezpieczeństwami, z jakimi człowiek może się spotkać. To oznacza, że są też ludzie, którzy czyhają na drugiego człowieka, na jego nieświadomość, na jego łatwowierność, na jego naiwność i chcą go wykorzystać. Chcą zrobić mu coś złego. W ostatnim czasie słowo bezpieczeństwo nabrało jeszcze innego znaczenia. Zostań w domu i chroń siebie i swoich najbliższych. Chroń przed tym niewidzialnym, które wyrządziło już tak wiele złego na świecie. Nie lubimy, gdy nasze poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane. Nie lubimy, gdy czujemy, że coś może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. A jak życie pokazuje, tak łatwo może to na nas przyjść. Jakże właśnie w takim momencie ważne i istotne są słowa psalmisty, który woła o bezpieczeństwo, o to, aby Bóg był jego schronieniem. Bo któż inny, jak nie właśnie Bóg, może być naszym schronieniem? Kto inny, jak nie Bóg, może dać nam poczucie bezgranicznego bezpieczeństwa. Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, kiedy czytamy dzieje ludu izraelskiego, kiedy czytamy dzieje pierwszych chrześcijan, uświadomimy sobie, jak wiele uczynił Bóg, aby zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy są Jemu wierni. Miniony piątek świętowaliśmy, można powiedzieć, apogeum tego, co uczynił Bóg, aby zabezpieczyć człowieka, aby dać człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Krzyż Golgoty, a później pusty grób, są odpowiedzią na wołanie psalmisty: bądź moim schronieniem, bądź moją opoką, bądź moją bezpieczną przystanią. Myślę, że
Niejednokrotnie, podobnie jak psalmista, wołałeś do Boga: bądź moją ochroną, bądź moją opieką, daj mi poczucie bezpieczeństwa. Bóg odpowiada na twoje wołanie. Przez krzyż i przez pusty grób Jezusa Chrystusa. Ta odpowiedź prowadzi nas do świadomości tego, iż nigdzie indziej, jak pod krzyżem Chrystusa, jak w kontekście pustego grobu, nie możemy znaleźć bezpieczniejszej przystani, która jest dla nas przygotowana. Dlatego apostoł Paweł mógł do Tymoteusza tak powiedzieć: wybaw mnie, Panie, z wszystkiego złego i zachowaj dla Królestwa swego niebiańskiego. Bóg chce nas zachować dla tego miejsca, które jest dla nas najbezpieczniejsze. Miejsca w Bożym Królestwie. Jestem przekonany o tym, że kiedyś spotkamy się tam wszyscy. Niech będzie to naszą nadzieją, naszym pocieszeniem i naszą radością. Tą wielkanocną radością, o której możemy głosić i którą możemy rozgłaszać wszystkim wokoło. Amen.